Właśnie zalogowałem się do Anime Defenders i zobaczyłem, że mamy nowy baner, także od razu lecimy z openingiem. Witam serdecznie, na samym początku oczywiście upewnijcie się, że już subskrybujecie kanał. Dzięki każdej osobie, która po tym filmie zostawi subskrypcję i jeżeli chodzi o moją drużynę, to prezentuje się ona właśnie w ten sposób. Warrior, Princess, Donut Warrior, Pink Rockstar, Electric Cyborg i Cursed Archer, z którego nie jestem do końca zadowolony, ale jest shiny, więc wiecie, jest troszeczkę lepszy. I już wiem, dlaczego wygląd praktycznie każdej postaci się zmienił ze względu na prawa autorskie, ponieważ twórcy boją się, że wiecie, gra zostanie zablokowana, jeżeli na przykład postać będzie za bardzo przypominała swoją postać, swój odpowiednik z anime, i mamy tego umieśnionego sorcerera, umieśnionego maga, tak chyba było, można by to przetłumaczyć. I wiadomo, polujemy tutaj na secret, mam tego VIP-a, jestem gotowy, także lecimy. 11 tysięcy mam diamencików, czy tam gemów, przepraszam, to są gemy, i zastanawiam się, czy w ogóle się uda to zrobić. Wiecie, jest minimalna szansa, okej, okay, epicka postać, o, dużo nawet epickich dostałem. I w ogóle też jest nowy tryb. Ja wczoraj ten odcinek nagrałem, wiecie, bardzo na szybko, że tak powiem, ale mamy ten tryb z nową wieżą i tam chyba tor jest generowany losowo. Też może sobie to dzisiaj zagramy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O, Hunter trójka, okej. Okay. Czekajcie, 20% VIP discount jest. Aha, no to dobra. I tutaj w standardowych mamy End Kinga. No to jest, wydaje mi się, że to jest z One Punch Mana. Tak coś mi się kojarzy, ale okej, okay, no nie, widzę, że właśnie tak się zastanawiałem, czy będzie problem z tym, że nie mam przygotowanego miejsca po prostu na to wszystko, co tutaj jest, i wygląda na to, że jest. A czy ja mogę jakoś sobie upgrade'ować to miejsce, żeby mieć więcej sell mode? I tak, co my chcemy sprzedać tak naprawdę, bo się zastanawiam. Dobra, Inferno Commander, nie mam pojęcia, kim jesteś, co tutaj robisz, nie masz żadnych fajnych perków, także jednego sobie zostawimy. Ocean Guardian, też ich jest bardzo dużo. Shiny oczywiście wszystkie zostawiam, no bo przecież tak musi to wyglądać. Blood Demon, też sobie ciebie wezmę, te, które nie mają perka, po prostu zostaną przeze mnie sprzedane. Fire Leg Master, wydaje mi się, że to jest Sanji z One Piece, ale nie jestem na 100% pewien. Dobra, 17 jednostek sprzedanych, także od razu możemy lecieć dalej, ale już widzę, że to będzie mój duży problem, że będę miał problem, wiecie, z tymi jednostkami, w tym sensie, że cały czas będę miał mało miejsca i jeżeli ja chcę sobie zostawiać każdą jednostkę po jednej, no to może być taki problem, że okej, 11 minut mamy i dostanę teraz gwarantowaną legendę, że będę musiał sobie kupić więcej miejsca w plecaku. Sorry, w ogóle nie planowałem nagrywać tego odcinka, przyznam. Chciałem sobie pograindować po prostu na spokojnie, a tutaj patrzę, jest nowy baner. Mówię, o, okej, fajnie, mamy Cursed Archera, tylko no tego Cursed Archera już tak naprawdę miałem, więc go za bardzo nie potrzebuję. I jeszcze chcę zobaczyć jedną rzecz, bo wczoraj wykonywałem troszeczkę challenge'y i czy mogę już stworzyć ten miecz? Nie, jak widzicie, Rainbow i potrzebuję niebieskiej gwiazdki, żeby sobie wyewoluować moją jednostkę. I czy teraz będę mógł kupić? Okej, okay, mogę kupić i mamy legendę, okej, okay, czyli albo gwarantowana legenda, znaczy nie, to nie jest gwarantowana legenda, albo mityczna, albo sekretna postać, tylko właśnie ja nie wiem, czy jeżeli dostaje się sekretną postać, to na przykład kolor jest wtedy czerwony, no bo jeżeli ta postać jest na czerwono i, o, nadal mogę otworzyć. Ej, dobra, to jest dziwne, bardzo dziwne, że tak to wygląda. Chyba wolałbym, żeby był ten legendarny, w tym sensie ten żółty kolor, bo to jednak fajnie wygląda. I, o, mogę otworzyć kolejną postać? Okej. Okay. Pewnie będę miał gwarantowanego mityka, no ale też z myślą o tym zbierałem sobie te gemy, żeby tutaj to wszystko zrobić. I możecie napisać, czy lubicie te openingi, czy też chcielibyście zobaczyć gameplay, bo zdałem sobie sprawę, że ostatnie dużo w sumie openingów, znaczy dużo odcinków z Anime Defenders to są po prostu openingi, nie? Że grinduję sobie, grinduję i później po prostu na odcinkach tą kasę wydaję. I w sumie mi się to podoba, no bo jednak jeżeli chodzi o grę, to muszę się przyznać, że w sumie większość pewnie z was tak gra, że stawiacie sobie te jednostki i po prostu minimalizujecie grę, robicie po prostu coś kompletnie innego i jakby nie zwracacie na to uwagi, do tego zmierzam. I u mnie działa to dokładnie w ten sam sposób, czyli ustawiam wszystkie jednostki i później co parę minut patrzę, o dobra, mam trochę kasy, to wezmę sobie, shiny legendary, znaczy to... W sumie miałem tego. Nie wiem, dlaczego się ucieszyłem. Fajnie, że mam drugiego shiny. Będę mógł go chyba sprzedać, no bo nie potrzebuję dwóch za bardzo. Mógłbym oczywiście sobie coś tam zrolować i... No nie, nie wiem, czy mi starcie na gwarantowanego mityka. Mam nadzieję, że tak, bo jak dostanę tego mityka, no to wtedy automatycznie ten pasek spadnie do zera, a jak widzicie, mam 260 na 400. No i niestety nie mogę kupić kolejnych jednostek, ponieważ musimy się pozbyć tych, których po prostu aktualnie nie chcemy, także Blood Demon, tak, ty i ciebie jeszcze sprzedamy. Ojejku, ile tego tutaj jest. Tą, która ma perka, sobie zostawimy. 6400 złota i w ogóle to złoto, ja myślałem, że ono jest kompletnie nieprzydatne, ale okazuje się, że złoto możemy sobie użyć. Ty, w ogóle Cursed Archera, czy powinienem go
też mieć. Znaczy, czy powinienem go sprzedawać? Bo właśnie, przecież 78 na 100. Przecież to lada moment po prostu braknie mi miejsca, jeżeli będę trzymał te legendy. Co robicie z legendami? Właśnie, jeżeli nie potrzebujecie. Takimi zwykłymi, nie shiny, bo shiny można sprzedawać, ale zwykłe legendy, właśnie chciałbym się dowiedzieć, co z nimi robicie takiego. I też nie wiem, czy nie powinienem już zacząć sprzedawać epickich jednostek. I tylko skupić się na tych rzeczywiście shiny najlepszych. No chyba tak zrobię, bo to będzie po prostu oszczędzanie miejsca, a te shiny i tak nie są sprzedawane, a na nich się musimy głównie skupić. Także wszystko po prostu lecimy, wszystko sprzedajemy jak leci i pyk, i nadal w klanie jest full slotów, także proszę nie pisać do mnie, Flotar, dodaj do klanu. No jest pełny klan, także nie wyrzucę kogoś, kto wiecie, tam wpłacił złoto. O, Fire Swordsman, nie wiem, czy go miałem w wersji shiny, wydaje mi się, że nie miałem go. Dobra, i teraz zostajemy, nie, przepraszam. Ty, ej, przez chwilę myślałem, bo tutaj jest takie czerwone, nie wiem, czy to widać, ale byłem przekonany, że będę po prostu teraz miał jakąś jednostkę tą sekretną, ale to jeszcze nie teraz. Jeszcze czekamy po prostu na ten pierwszy moment, gdzie dostanę właśnie shiny i mamy 5000. Kurde, nie jestem pewien, czy starczy mi po prostu na tą gwarantowaną mityczną jednostkę. Zaraz zobaczymy, bo znowu dostałem kolejną legendę, albo mityczną, albo sekretną. Cursed Archer Legendary. Dobra, 311. Jeszcze całe gemy, które kurde tutaj zbierałem przez parę dni, tak naprawdę na jeden, albo bardziej, no tak, na zielony taki opening pójdą. No ale mam 7 minut. Okej, okay, na spokojnie, bo w ogóle te odcinki z Anime Defenders są bardzo, bardzo, bardzo krótkie. Też to zauważyłem po prostu. Okej, okay, tutaj nic nie dostałem. I Super Lucky Potion. 3 razy szczęście, 2 razy szczęście. Czyli co, jeżeli na przykład damy 3 razy szczęście, to na tego gościa będę miał 6%? I to tak będzie działało? Tylko jak to działa na sekretną jednostkę, nie? Jeżeli nie widzisz, ile jest procent na nią. To w sumie jest trochę zastanawiające, nie? Jak to jest dokładnie rozwiązane. Ale no już mi kusiło, przyznam szczerze, już mi kusiło, żeby sobie kupić właśnie tą potkę i mówię, o, bo zapolujemy na sekretną jednostkę, tylko jeżeli by się ukazało, że ja nie dostanę tej sekretnej jednostki i stracę te robuxy, to byłoby mi naprawdę smutno z tego powodu. Dobra, 351, może teraz? Okej, okay. To będzie albo, nie wiem już, czy legenda, czy mityczna. Proszę, proszę. I oczywiście, jeżeli uda mi się tą mityczną zdobyć, no to wtedy... Już naprawdę myślałem, że to będzie ta mityczna jednostka, ale zmierzam do tego, że jeżeli uda mi się zdobyć tego właśnie maga, no to wtedy będę tylko otwierał ten baner, którego jeszcze nie mam, bo na każdym evencie mój cel jest bardzo prosty, zdobyć tylko tą mityczną jednostkę w wersji jednej. Wiadomo, jakby było to shiny, no to by było super, nie? Ale szansa, że to się powiedzie, to po prostu jest naprawdę bardzo mała i... Okej, okay, no nic niestety nie dostałem. Ajajajaj. Mam nadzieję, że u was troszeczkę lepiej te openingi poszły. 381. Ty, powinno mi się udać. Powinno się udać dostać tą gwarantowaną mityczną jednostkę. Okej, okay, to możemy sobie przeklikać i pyk. 391. Wydaje mi się, że teraz. I... O! Ty, wydawało mi się, że tam było coś takiego złotego. Przez chwilę, jak były te wstążki, ale nie, może mi się wydawało. I uwaga, mamy mityko! Dobrze! A to może rzeczywiście jest tam troszeczkę się to różni? F, A+, range E. Okej, okay, to już wygląda bardzo średnio. Weźmiemy sobie teraz, no właśnie mam mały problem, ponieważ mam tego Cursed Archera, mam elektrycznego cyborga, który ma critical 3, więc jest naprawdę spoko, ale jeżeli ja sobie biorę equip best, no to mimo wszystko nawet zobaczcie, że ta mityczna, a nie, jest mityczna jednostka, okej, okay, czyli mam 3 mityczne, mam tego Cursed Archera i mam elektrycznego cyborga, tylko, że ja chyba wezmę sobie go unequip wezmę, nie wiem, czy to jest dobre, czy nie, ponieważ jedną z fajniejszych jednostek, jakie tutaj mam i których przeważnie używam, jest właśnie, Pink Rockstar. Nie mam pojęcia dlaczego, ale za każdym razem jakby gra nie chce, abym używał tej jednostki, mimo tego, że ona ma, wiecie, wysoki poziom i tak dalej, więc ja sobie zobaczę, czy mam tutaj jakąś misję fajną do wykonania, skoczymy sobie wykonać questa, w tym czasie banner się zroluje i jeszcze coś, wiecie, otworzymy, bo może okaże się, o, complete, okej, okay, 5 challenge, tutaj mamy weekly questy, no to nie, no to tak naprawdę muszę zrobić jednego challenge'a, tylko gdzie to jest, o właśnie, tutaj jest ten Tower of Eternity i tak pewnie wszyscy wiedzą, gdzie to jest, ale ja bym chciał sobie ogarnąć te gwiazdki, o, czy mogę do ciebie dołączyć? Dobra, mogę. I w sumie postawimy sobie tego mityka, zobaczymy w ogóle, co on tutaj potrafi, czy będzie bił jakoś szybko, a on ma tego, Donut Warriora, który będzie spowalniał, także nowa mityczna, tylko że on ma chyba jakieś takie średnie statystyki, 91, 201, a, tylko że on nie jest w ogóle ulepszony, to dlatego tak mało
obije, no bo jeżeli sobie zobaczymy tutaj, no to mamy 755 na poziomie pierwszym, tutaj tylko 91, ale spokojnie też go doładuję jakimś jedzeniem albo czymś takim. I tak naprawdę, no ja nic więcej na dobrą sprawę tutaj nie potrzebuję, żeby wygrać tą mapkę, no bo niby to jest challenge, niby jest hard, ale wiecie, jeżeli masz tą jedną mityszą jednostkę, bo naprawdę, co to jest? A, okej, okay, dobra, to on sobie użył tej zdolności. No jeżeli masz tą właśnie mityczną jednostkę, to naprawdę poziom trudności tak mocno spada. Wiem, że na rajdach jest po prostu, są problemy. I tego gościa w ogóle też nie można nigdzie postawić. W tym sensie można go postawić na przykład tutaj, na tym płotku. I tutaj też można, czyli na jakimś wzniesieniu, jakimkolwiek. O, czekajcie, ja mogę go... Okej, okay, tutaj jak widzicie też może być. To jest bardzo dziwne. No i z jakiegoś powodu nie jestem do niego przekonany po prostu. Mimo tego, że to jest shiny, legenda i tak dalej, to jakoś tak mam wrażenie, że jest totalnie średni. No ale co, zagramy sobie ten meczek, weźmiemy mu, zwiększymy troszeczkę tutaj. Dagger Trust. On też chyba jest w Jujutsu, nie? Nie wiem, czy to mówiłem, czy nie, ale tak nie wiem. Większość postaci wydaje mi się, że na razie zostało po prostu dodane z Jujutsu Kaizen. I mamy 412 ataku. No musi na pewno dostać parę poziomów, bo troszeczkę na razie jakby sobie średnio radzi. No i na 9 poziomie widzę, że mam 1400 ataku i challenge właśnie udało się zakończyć. Star, Rift Green, Yellow, a ja chyba potrzebuję Rainbow z tego co wiem, ale na pewno wykonaliśmy jakiegoś tam questika, tak jak pokazywałem to na początku, więc padną jakieś gemy, więc jeszcze zrobimy sobie taki mini opening pyk. Okej, okay, czy tutaj coś odblokowałem? Nie, ja zawsze sobie to wolę sprawdzać i mamy 2000 gemów i pytanie, czy się już zmienił ten banner? Ej, Beast Sorcerer. Dobra, okej, okay, tego Beasta nie wiem, bo już zacząłem się zastanawiać, czy coś ze mną jest nie tak, czy te postacie to była dokładnie to samo, co widzieliśmy. Tutaj mamy tego Espera. Admiral of Ice. Ja tego Admirała Lodu nie mam. Mam ognia na pewno. Sobie Admiral of Light, Lava. No właśnie, nie mam tego Ice'a, także też trzeba będzie na niego sobie zapolować, ale żeby nie było, no to zerujemy się po prostu na tym. I jakby w ogóle się udało teraz trafić, wiecie, mityka albo sekretną jednostkę, to było super, no ale wiadomo, jak to raczej będzie wyglądało po prostu, że trzeba będzie pofarmić i postaram się kolejny odcinek, żeby już był, wiecie, taki pewniaczek, tylko kurde, ile ja będę musiał tych gemów sfarmić? Teraz sobie właśnie zdałem sprawę, że ja tego będę potrzebował dużo, żeby cały baner jakby zapełnić od samego początku. Oj, dobra, no to co? Jakoś to zrobimy, w ogóle muszę ukryć tą listę tutaj. I mamy ostatnie dwa... O! Okej, okay. Nie, dobra, już myślałem, że... O, shiny! Fajnie, że shiny dostałem. Zawsze spoko. I mamy mityko! Jednak... Co jest? Ej, dobra, to głupi ma zawsze szczęście, jak to się mówi. Także słuchajcie, co mogę powiedzieć? 10 tysięcy gemów, czy nam 11 tysięcy gemów wydane i tak naprawdę banner już jest zaliczony, ale spokojnie, zapolujemy sobie jeszcze na secret jednostkę tą. Tylko no, to trzeba będzie, wiecie, na spokojnie zrobić, ale zarąbiście, mamy tego Beast Sorcerera. Weźmiemy go sobie tutaj. Także 4 mityczne jednostki plus jedna legendarna, która buffuje. Wydaje mi się, że wygląda to całkiem spoko. Jeżeli dotarliście do tego momentu, koniecznie zostawcie łapkę w górę. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku Anime Defenders.